Rozdział 126. Epilog Tomu Trzeciego. 12 marca 2022 roku, godzina 17.15. Dokładnie 40 lat temu, co do minuty, pewna wrocławska pielęgniarka, mająca wtedy dniówkę na porodówce w szpitalu na Traugutta we Wrocku, nie obejrzała sobie teleekspresu. Powodem tego było przyjście na świat McGregora, osobnika niespotykanie spokojnego, aczkolwiek nie powiem, że nie zdarzały mi się od czasu do czasu wyjątki od tej zasady. Od chociażby mając kilka lat, jakaś pielęgniarka próbowała pobrać krew na potrzeby jakiejkolwiek badania, ale że nie szło jej to za bardzo, to w końcu postanowiłem ją opierdolić wiązanką. Jak pani nie umie, to niech się pani nie bierze. Ale to nie była oczywiście jedyna rzecz, którą warto byłoby wspomnieć przy okazji podsumowania 40 lat egzystencji McGregora. W lipcu 1982 zostałem zaniesiony do takiego w cholerę wysokiego budynku, w którym typek w czarnym wdzianku pomylił mnie z frytką z KFC i polał mnie olejkiem, jakimś marudzącym przy tym podnosem coś w stylu, ja ciebie chrzczę w imię kogoś tam. To był mi Początek mojej przynależności do sekty zwanej Kościołem Katolickim. Potem przyszły czasy przedszkola, w którym pracowała w cholerę gruba baba, udająca, że potrafi gotować, podczas gdy to, co jej wychodziło, to albo zupa mleczna, albo inny kulinarny koszmar łamany przez nie wypał pod postacią wątróbki, którą strach byłoby rzucić kotu bez poważnego ryzyka, czy ten nie zdechnie trzy sekundy później, niczym puma z bajki o Asterixie i Obelixie. Potem była podstawówka, w której koleś z chemii pewnie bał się, że chce go wygryźć ze stołka, bo już nie pisać bez sensu, na przykład tlen reaguje z wodorem, powstaje woda, to ja pisałem sobie takie rzeczy w skrócie. W tym przypadku było to H plus O2, H2O, ale po pewnym czasie stwierdził, że szkoda czasu, że ja i tak będę sobie pisał po swojemu. Niestety nie mogło być tak fajnie na wszystkich innych lekcjach. Na przykład na niemieckim, z dość marnym skutkiem, próbowano mi wcisnąć, że każde niemieckie słowo ma jakiś tam rodzajnik, żeby było wiadomo, że to jest ta ławka albo to drzewo, jakby nie można było tego ogarnąć z kontekstu zdania. Na biologii na przykład wykłady o tym, gdzie żaba ma oko, a gdzie dupę. Wiedza równie bezużyteczna jak ilość ziarenek piasku na Saharze, takiej w cholerę dużej piaskownicy w Afryce. Jak nie smęty o budowie żaby, to ścimy na religii, że niby jest taki kolo używający krzywki Bóg, który sadził głodne kawałki, że można patykiem podzielić może na pół, albo wodę zamienić w wino. W końcu wcześniej ludzie się wkurzyli, zakończyli tę jego herezję poprzez powieszenie na krzyżu, potem go zanieśli do jakiejś groty, w której trzy dni później z martwych wstał, odsunął sobie ważące kilka ton głaz, do którego ruszenia normalnie trzeba by użyć ciężkiego sprzętu i polazł do nieba, czy gdzieś. Gdy podstawówka się łaskawie skończyła, przyszedł czas na ogólnie, przez pierwsze dwa lata mieszkałem w internacie, takim bezpłatnym hotelu dla uczniów. To był okres, kiedy poznałem topografię Wrocławia. Drobnym skutkiem ubocznym była pokaźna kolekcja pał w dziennikach. Starszym wydawało się, że to jakiś klasztor jest, że wiecznie ktoś będzie mnie tam pilnował i takie tam. Generalnie pobożne, lecz wyssane z palca wizje moich starszych. Po zakończeniu drugiej klasy ogólniaka stwierdziłem, że czas zakończyć te ściemy i dwa ostatnie lata zacząłem dojeżdżać do szkoły. Maturę sobie darowałem, bo nie chciałem kilkanaście lat później wylądować w YouTube lubowym programie Matura to Bzdura, który to właśnie udowadnia. Robią łapankę na ulicy i udowadniają, że ludzie po maturze nie grzeszą ogólną wiedzą, zdarzają się nawet tacy, co mają problem z rozróżnieniem Ameryki od Azji. Nie przeszkodziło mi to jednak ani trochę zaliczyć ostatniego etapu edukacji w postaci policjalnego studium informatycznego, w którym było o tyle fajnie, że nie było nikomu niepotrzebnych pierdół typu chemia, fizyka, biologia czy polski, a z czasem poleciała również matma. Mało tego, pod koniec studium szło nawet trochę dorobić na ogarnięciu prac dyplomowych z baz danych dla kilku innych osób i tak oto zakończyłem swoją przygodę z systemem edukacji, który działa następująco. Minister, całe szczęście, że zakończyłem szkołę, zanim ministrem został pisowski tłuk czarnek, który miewał ciekawe pomysły, na przykład, żeby dziewczyny w podstawówkach ubierały się tak, żeby chłopcom nie pojawiały się zberaźne myśli. Opierdala kuratora, kurator dyrektora szkoły, ten nauczyciela, on ucznia, a uczeń i tak się opierdala. Skoro etap edukacji miałem z bani, można było wziąć się za zarabianie hajsu. Drobny szczegół, że przy tej okazji Mało nie wysadziłem w powietrze stacji benzynowej na osiedlu Nowy Dwór we Wrocku. Oprócz stacyjki robiłem różne mniej lub bardziej ciekawe rzeczy. Od sprzedaży atlasów na parkingu przy autostradzie A4, chodzeniu po domach z tekstem przyszedłem, żeby obniżyć panu, pani rachunki za telefon, poprzez inwentaryzację, pakowanie wafli ryżowych na wszelkiej maści ochronach skończywszy. Gdzieś między tym wszystkim dałem nauczkę z i kanali przejeżdżającej paleciakiem po nodze. Mniej więcej od 2008 zacząłem jeździć na samodzielne urlopy, które szybko przerodziły się w samodzielne objazdówki po Polsce i Europie. Od września 2009 po bodajże siedmiomiesięcznym epizodzie z nijaką Karoliną K. wiem, że Perfekt miał rację w swoich piosenkach Nie wiesz nigdy kobiecie, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Potwierdziły to potem również moje obserwacje otoczenia. W 2010 skasowałem samochód nauki jazdy na tramwaju, po czym mój egzaminator miał odwiedziny w szpitalu, w którym znalazł się na skutek złamanego zimnego łokcia. Tymi odwiedzającymi był patrol drogówki, który miał dla niego prezent mandat za spowodowanie wypadku. Jakoś koło 2012 poznałem osobiście youtubera Kompulika 89. Wtedy sam byłem już youtuberem, dzięki czemu Kompulik miał możliwość obejrzeć 40-minutową autobusową podróż wschodzącej gwiazdy YouTube'a, przyciskającej telefon uchem do szyby autobusu. A następnie skomentować to nic to. Wszystko, co może oznaczać plus jeden do liczby wyświetleń, jest tego warte. Najpierw założyłem sobie kanał dr Crismo, który jednak dość szybko zamarł, bym mógł założyć sobie kanał YouTuber McGregor, a potem kolejny McGregor łowca timelapsów. Przeżyłem też co najmniej kilka końców świata, jeden z nich w 2012, kiedy cywilizacji Majów skończył się kalendarz i z tej okazji w tvn pojawił się koleś, który wypił dużo za dużo i w programie rozmowy w toku osadził wizję o przebiegu końca świata. Potem McGregor został listonoszem, co trwało jakieś półtora roku, po czym mi się znudziło i na kilkanaście tygodni zająłem się ochroną Sylgrosu we Wrocku na Krakowski. Niestety była to robota na a na monitoringu pracowała taka jedna wiolka, która miała dalej do łba niż łajka wystrzelona 3 listopada 1957 na orbitę okołoziemską w radzieckim sztucznym satelicie Sputnik 2. Nieco potem drugi dzieciak w angielskiej rodzinie królewskiej rozpierdzieliła, raczej rozpierdzieliła mi hurtem pięć kuponów po tym, jak założyłem się z Bugmacherem, że ów dzieciak urodzi się w dzień roboczy, podczas gdy ta łajza urodziła się w sobotę. 11 maja 2016 15 zbiegło się Suzamen do kupy aż 6 rocznic. Tego dnia stuknęło mi 30 lat, 30 miesięcy, 30 tygodni, 30 dni, 30 godzin i minut. Od dnia 16 lipca 2015 można śmiało nazywać mnie podróżnikiem. Tego dnia bowiem rozpoczął się mój dziewiczy Poland Trip na tracie Polska Nowa Wieś, Piątek Augustów, Suchowola, Mrongowo, piknik country, pożarcie karty, Kołobrzeg, Bornholm-Wągrowiec. Kolejne były w latach 2017-2018. 18, 19 i ostatni na moment końca trylogii, Ulęd Tryb 5 w roku 2021. Oprócz nich miały miejsce inne, mniejsze bądź większe, szwendania się po Europie, Sylwestry w Pradze, Wiedniu czy Amsterdamie. 5 maja 2021, gdy starsi dopchali się na początek coś koło czteroletniej kolejki do sanatorium, ja wykorzystałem tę okoliczność, by naprawić błąd starszych popełniony w lipcu 1982. Mianowicie poprzez akt apostazji, wypisałem się razem na zawsze z sekty zwanej Kościołem Katolickim. W momencie, gdy mija dokładnie 40 lat od mojego pojawienia się, pracuję w muzeum. Całe szczęście na nocki. Dzięki temu ograniczam do minimum moje przebywanie w miejscu pracy w czasie, gdy na wystawie przybywa główna żeria, którą ja bardzo szanuję gdy jest daleko ode mnie. Noce to też względnie bezpieczny czas, bo raz na jakiś czas w czasie dnia zdarza się, że wpada tu jeden z największych idiotów w tym kraju, premier, twórca bądź współtwórca nowego wału noszący ksywę Pinokio. Jednym słowem tług do nieskończonej potęgi Morawiecki. Co przyniesie przyszłość? Nie wiem, ale gdy już przyniesie coś ciekawego, to nie umieszkam tego opisać w kolejnym, czwartym już tomie mojej autobiografii.